Ja nazywam się Anna Bryłka i mam przyjemność otwierać listę Konfederacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu wielkopolskiego, z okręgu siódmego. Walczymy o mandat w Wielkopolsce. Ja kandyduję w wyborach do Parlamentu Europejskiego, po pierwsze, żeby obronić Polaków przed polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Polityką klimatyczną, która za moment wejdzie do państwa domów, do państwa aut, do państwa kieszeni. Te ostatnie 5 lat to jest gigantyczne przyspieszenie polityki klimatycznej. To jest ustalenie nowych celów klimatycznych. To jest Europejski Zielony Ład. To jest pakiet Fit for 55, czyli ustanowienie nowego celu klimatycznego na 2030 rok. To właśnie z tych przepisów wziął się zakaz aut spalinowych od 2035 roku. My mówimy temu nie. My mówimy, że każdy może poruszać się autem, na jaki go po prostu stać. 9 czerwca, w najbliższą niedzielę, wybory do Parlamentu Europejskiego. Jeśli państwo możecie jeszcze kogoś przekonać do tego, żeby oddać głos właśnie tutaj, właśnie w Wielkopolsce, właśnie na naszych kandydatów, to jest ostatnia szansa na to, żeby to zrobić. Po pierwsze, Polska i ten mandat w Wielkopolsce wywalczymy. Dziękuję bardzo.